Witam Państwa. Na podstawie listy obecności stwierdzam kworum i ważność obrad. Proponowany porządek posiedzenia komisji. Punkt pierwszy, otwarcie obrad. Punkt drugi, stwierdzenie ważności obrad. Punkt trzeci, przyjęcie porządku obrad. Punkt czwarty, analiza rozliczeń środków. To jest dofinansowań poszczególnych inwestycji za drugie półrocze 2020 roku oraz pierwsze półrocze 2021 roku. Punkt piąty, informacja dotycząca inwestycji miejskich realizowanych i zaplanowanych do końca bieżącego roku. Punkt szósty, wypracowanie wniosków do projektu budżetu na 2022 rok. Punkt siódmy, sprawy różne. Punkt ósmy, zamknięcie posiedzenia komisji. Czy ktoś z Państwa radnych ma jakieś uwagi do porządku? Do proponowanego porządku obrad. To przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem proponowanego porządku obrad? 4 za. Jeszcze sekundkę. Dwie osoby mają nieobecne. Przechodzimy do punktu czwartego. Analiza rozliczeń środków dofinansowań poszczególnych inwestycji za drugie półrocze 2020 roku oraz pierwsze półrocze 2021 roku. Występowałam do Pana Burmistrza o oddelegowanie pracownika. Nie ma ani Pana Burmistrza, nie ma ani nikogo z wydziału. Także to jest po raz kolejny lekceważenie Komisji Gospodarki Gminy Infrastruktury. Odczytam Państwu to, co dostałam z wydziału, te informacje, które dostałam. To jest tak. Punkt pierwszy, nazwa inwestycji, modernizacja infrastruktury nad Stawem Górnym w Pionkach, szansą na eliminację zjawisk kryzysowych oraz ożywienie społeczno-gospodarcze. Mamy jako etap zrealizowano, skontrolowano i rozliczono. Wartość projektu to jest 6 564 279 22, w tym 5 653 654 38 to są wydatki kwalifikowalne. Procent dofinansowania to jest 95%, 80% z Unii Europejskiej plus 15% z budżetu państwa. Wartość dofinansowania to jest 5 370 971 65 groszy. I teraz kolejna nazwa inwestycji to są zielone pionki, zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w krajobrazie miejskim. To jest podzielone na 6 tak jakby etapów. Park wzdłuż Alei Jana Pawła II jako zakończone, Staw Górny jako zakończone, Plac Konstytucji 3 Maja jako zakończone, punkt czwarty, skwer przy Aleje Lipowe też jako zakończone, Park Miejski Głonia przy ulicy Niepodległości również zaznaczone mam tutaj jako zakończony i Park Miejski Głonia 2 przy ulicy Niepodległości w realizacji. Trochę inaczej sobie to wyobrażałam, bo uważam, że powinno to być rozbite na te etapy w tabeli, powinno być to rozpisane i tutaj chciałam właśnie też się zwrócić do pracowników czy Pana Burmistrza, żeby to po prostu było rozbite na każdy etap osobno. I jako etap jest w trakcie realizacji planowany termin zakończenia projektu grudzień 2021, tak podaje wydział. Wartość projektu to jest 10 901 97. Procent dofinansowania 85%. Wartość dofinansowania 9 265 932. Kolejny punkt to jest trzeci punkt e-usługi dla mieszkańców miasta Pionki.
etapie mamy, w trakcie realizacji planowany termin zakończenia projektu maj 2022 roku. Wartość projektu 2 098 318 50. Procent dofinansowania 80%. Wartość dofinansowania 1 671 766 80. Kolejny punkt to jest czwarty, odnowa tkanki mieszkaniowej w zakresie części wspólnych, wielorodzinnych, budynków mieszkalnych przy ulicy Leśnej 17, Aleje Lipowe 9 i Aleje Lipowe 13 w Pionkach. Jako etap mamy w trakcie realizacji, planowany termin zakończenia projektu grudzień 2022 roku. Wartość projektu 7 870 91 29. W tym 6 331 553 96 to są wydatki kwalifikowane, kwalifikowalne, od których wyliczony jest procent dofinansowania. Procent dofinansowania jest rzędu 70% i wartość dofinansowania to jest 4 432 87 77. I piąte zadanie to jest likwidacja bomby ekologicznej na terenie po byłych zakładach tworzyw sztucznych Pronit w Pionkach. Na ukończeniu realizacji rozliczono 2 z 3 etapów i tutaj też nie jest to rozbite na etapy, też uważam, że powinno to być rozbite na etapy i każda kwota powinna być z przetargu plus jeszcze jako dofinansowanie, żebyśmy mieli pełny obraz, bo tak jak jest zbite na etapy, wydaje mi się, że to też nie jest tak do końca czytelne. Wartość projektu mamy 4 566 605, w tym 4 565 990 to są wydatki kwalifikowalne, od których wyliczony jest procent dofinansowania. Dofinansowanie jest rzędu 85%. I tutaj mamy, muszę zerknąć do tabelki, wartość dofinansowania 3 881 91 50. I ostatni punkt tego zagadnienia to jest budowa lokalnej strefy aktywności sportowo-rekreacyjnej w Pionkach. Zrealizowano, skontrolowano, rozliczono. I teraz mamy wartość projektu 104 550. Dofinansowanie jest rzędu 63% i teraz wartość dofinansowania 66 525 zł. Także to jest z tego naszego pierwszego punktu, nie wiem czy może jakąś, nie wiem czy jakaś dyskusja, czy nie mamy kogo zapytać w ogóle o te punkty, więc nie wiem czy Państwo chcecie zabrać głos w tej sprawie. Proszę bardzo. Dziękuję Pani Przewodnicząca za zapoznanie nas, za czytanie generalnie informacji, które organ wykonawczy przedstawił, no ale z kim my mamy tu pracować na tej komisji? Możemy tylko zobaczyć ten dokument, Pani Przewodnicząca odczytała, no ale po raz kolejny chcę tutaj mocno podkreślić, organ wykonawczy lekceważy Radę Miasta Pionki, a szczególnie Komisję Gospodarki Gminnej i Infrastruktury. Szanowni Państwo, no nie może być tak, że Pan Burmistrz publicznie, czy członek Komisji, nieobecny w dniu dzisiejszym, wypowiada się na temat Pani Przewodniczącej Komisji Gospodarki Gminnej i Infrastruktury, że czegoś nie organizuje, że czegoś nie zwołuje, chodzi chyba o komisję, bo to są takie niedopowiedziane frazy. Ale Szanowni Państwo, ja jako Przewodniczący Rady wystosuję do Pana Burmistrza pismo i poproszę o wyciągnięcie konsekwencji w stosunku do pracownika merytorycznego, o którego wnioskowała Pani Przewodnicząca Komisji, jest piątek, godzina 13, no nie chce mi się wierzyć, bo możemy w tej chwili zarządzić przerwę i możemy udać się do Wydziału Inwestycji i sprawdzić, kogo mamy tam.
No, jeżeli żaden pracownik nie pojawił się w dniu dzisiejszym na komisji, to jest skandal. Jeszcze raz chcę to podkreślić. Przekażę panu burmistrzowi, pismem zwrócę się do niego i jeszcze raz podkreślę i poproszę o wyciągnięcie konsekwencji dyscyplinarnych w stosunku do pracownika, który w dniu dzisiejszym się nie stawił na komisję. No i, no i cóż, jeszcze raz dziękuję pani przewodnicząca. No, nie mamy z kim dyskutować. Nie mamy kogo zapytać odnośnie analizy rozliczeń środków z Unii Europejskiej, dofinansowań poszczególnych inwestycji za drugie półrocze 2020 oraz pierwsze półrocze 2021 roku. No generalnie przykra sytuacja, która moim zdaniem nie powinna się już więcej w tej kadencji pojawić. No i tyle. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z państwa? Bardzo proszę, pan Tomasz Łużwa. Dziękuję pani przewodnicząca. Tak kilka słów. Podzielam zdanie mojego przedmówcy, że to jest lekceważenie nas jako radnych i jako komisji. I myślę, że pan burmistrz powinien kogoś tu skierować do komisji, żeby nam odpowiedział, bo ja osobiście miałbym pytania tu do kogoś z wydziału czy do kierownika wydziału. No i tam kilka osób pracuje, jeśli kierownik nie może, a myślę, że pandemii tu nie ma w tym urzędzie i ktoś tam pracuje dzisiaj, bo są godziny pracy. Komisja nie jest zwołana po godzinach pracy, tylko w godzinach pracy. I jeśli takie osoby zostały poinformowane o obradach komisji, powinien się tu ktoś stawić. Ja myślę, że pan przewodniczący rady powinien takie pismo wystosować o pociągnięcie tu odpowiednich osób do odpowiedzialności, nie wiem, czy do ukarania, bo no, my chcielibyśmy pracować, zadawać pytania i iść dalej, tak? A nie będziemy osobiście pojedynczo chodzić. Zresztą nie wiadomo, byłem parę razy w urzędzie, znaczy w Wydziale Infrastruktury. Niestety, no, nie zawsze tam jest, a jeśli ktoś jest, nie zawsze chce odpowiadać na pytania, także akurat tu by była okazja pewne rzeczy dopytać, a no ktoś to nam tak jakby celowo utrudniał, moje takie zdanie. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze z państwa chciałby zabrać głos? To ja chciałabym jeszcze zabrać w temacie tej analizy, tych rozliczeń odnośnie środków pozyskanych z Unii Europejskiej. Chciałabym powiedzieć państwu, że zwrócę się jeszcze jako przewodnicząca o wszystkie protokoły, o kontrolne z tych instytucji, które do tej pory kontrolowały wszystkie te zadania do chwili obecnej. Nie będzie to tylko w chwili, kiedy był projekt wykonywany. Po prostu zwrócę się o wszystkie protokoły w związku z tym, że nie mamy żadnego z pracowników. Będę chciała wystąpić o wszystkie protokoły pokontrolne odnośnie tych zadań. Czy jeszcze ktoś z państwa chciałby coś dodać? Czyli przechodzimy do punktu 5. Informacja dotycząca inwestycji miejskich realizowanych i zaplanowanych do końca bieżącego roku. No i w tym momencie mamy problem, ale przeczytam państwu to, co otrzymałam. I pismo, z jakim się zwróciłam do pana burmistrza. Może tak od tego zaczniemy. Dnia 21 października wystąpiłam do pana burmistrza z pismem w związku z zaplanowanym posiedzeniem Komisji Gospodarki i Infrastruktury. Proszę o przygotowanie informacji dotyczących rozliczeń środków, to jest dofinansowań poszczególnych inwestycji za drugie półrocze 2020 oraz pierwsze półrocze 2021 roku. Proszę o przedstawienie inwestycji miejskich realizowanych i zaplanowanych do końca bieżącego roku i proszę o przedstawienie powyższych informacji do dnia 26.10.2021. Dostałam informację zwrotną od pani burmistrz Kamili Kaczorowskiej. Dnia 26
po godzinie 14 w odpowiedzi na pismo dotyczące planowanego posiedzenia Komisji Gospodarki Gminy Infrastruktury. W załączeniu przekazuję informacje dotyczące rozliczeń środków Unii Europejskiej za drugie półrocze 2020 roku i pierwsze półrocze 2020 roku, które Państwu odczytałam. W kwestii wykazu inwestycji informuję, iż realizowane są one zgodnie z zatwierdzonym przez Radę Miasta budżetem. No i tu chciałabym się odnieść do tego, ponieważ jestem bardzo zaniepokojona tym, że tym, co pani burmistrz napisała w tym tak naprawdę zdaniu ostatnim. Jednocześnie zwracam się już po raz kolejny do pani, czyli pisze pani burmistrz w dalszym ciągu tego pisma z prośbą, by wystąpiła pani o dokumenty odpowiednio wcześniej, gdyż wyznaczanie tak krótkiego okresu, 2-3 dni, na przygotowanie dokumentacji dezorganizuje pracę w urzędzie, a i odbywa się kosztem innych ważnych dla rozwoju miasta i mieszkańców. Po raz kolejny jestem traktowana jak zło konieczne, jako przewodnicząca komisji. I chciałabym tutaj zwrócić uwagę na to, że odpowiedź, którą otrzymałam, mogę Państwa zapoznać, to jest tylko wykaz wydatków majątkowych według stanu na dzień 6 października 2021 roku. Ja o coś takiego nie prosiłam, tylko prosiłam o informacje odnośnie inwestycji obecnie wykonywanych na terenie miasta i jeszcze zaplanowanych do końca roku. To nie jest jakiś wykaz obszerny, który trzeba tworzyć w tabelkach, a tak naprawdę to ten wykaz wydatków to jest, podchodzi się do komputera, prawda, i w ciągu kilku chwil taki wykaz się drukuje i on jest, więc nie wiem, o czym pani burmistrz w ogóle tutaj pisze. Nie wiem, czy ktoś z Państwa by chciał zabrać głos, bo tak naprawdę to nawet nie mamy jak dopytać o te inwestycje. Dostałam cały wykaz. Jeśli Państwo chcecie, mogę zrobić przerwę, żeby się Państwo się zapoznali, ponieważ Biurze Rady też nie ma żadnego pracownika, więc nawet nie mogłam tego za bardzo skserować, żeby Państwu to rozdać. Nie wiem, czy robimy przerwę, jak Państwo uważacie, czy przechodzimy do kolejnego punktu. Proszę bardzo, Pani Przewodnicząca. Pani Przewodnicząca, moim zdaniem przerwa jest bezprzedmiotowa, bo jest identyczna sytuacja jak w punkcie 4 naszej komisji, w punkcie 5, jeżeli chodzi o informację dotyczącą inwestycji miejskich zrealizowanych i zaplanowanych do końca bieżącego roku. No również jest identyczna sytuacja. No nie ma ani organu wykonawczego, czyli burmistrza miasta, ani pracownika merytorycznego z Wydziału Inwestycji. No po raz kolejny podkreślę to lekceważenie Rady Miasta Pionki przez organ wykonawczy. I tu może zaznaczę, że pan burmistrz później w czerwcu 2022 roku może być znowu wielce obrażony i zdziwiony, jeżeli nie uzyska ponownie wotum zaufania, no ale jak może radny udzielić wotum zaufania organowi wykonawczemu, skoro organ wykonawczy lekceważy organ stanowiący i uchwałodawczy. I ja jeszcze nadmienię to skandaliczne pismo, które pani przewodnicząca komisji otrzymała. Po raz kolejny zaznaczam, bo to jest ciąg takiej płytkiej korespondencji ze strony organu wykonawczego. No niedopuszczalną jest sytuacją, żeby organ wykonawczy odpisywał radnemu przewodniczącej komisji, że wnioskowanie o dokumenty czy przygotowanie informacji dezorganizuje pracę Urzędu Miasta. Szanowni Państwo, no to chyba, ja nie wiem, no to jest tak śmieszne i groteskowe,
że ja mógłbym w tej chwili zapytać pana burmistrza, czy aby wczorajsza impreza na ulicy Słowackiego nie bardziej zdezorganizowała pracę Urzędu Miasta, skoro również był obecny tam kierownik i cały wydział stawił się w całości praktycznie na tej imprezie. No, szanowni państwo, no dochodzimy do jakiejś naprawdę przedziwnej sytuacji. Naprawdę, no to już jest skandal i jeszcze raz to podkreślę, no tak dalej być nie może, bo w tej chwili pomiędzy, mogę to z całą stanowczością stwierdzić, pomiędzy Komisją Gospodarki Gminy Infrastruktury nie ma żadnej współpracy ze strony organu wykonawczego. Nie ma. No chyba że w tej sytuacji mogę tylko dostrzec i zauważyć pracownika Miejskiego Ośrodka Kultury, który jest tutaj obecny tylko i wyłącznie. I to tylko można tylko ten aspekt podkreślić. Ten pracownik nam nie odpowie na pytanie. No nie, no tutaj nie jest pracownikiem Wydziału Merytorycznego. Czy ktoś jeszcze? Bardzo proszę, pan tam książkę. Proszę państwa, nie wiem jak to skomentować, to co tu przewodnicząca przeczytała, ale no gotuje się w środku po troszeczku, bo no dezorganizuje pracę urzędu. Jakieś pytania, które mamy prawo jako radni, a zwłaszcza jako komisja, tematyczne pytania zadawać. Ja powiem tak, od jakiegoś czasu są organizowane sesje i zazwyczaj to są sesje nadzwyczajne. Na takie różne tematy tam w zasadzie pole dyskusji się ogranicza do, że tak powiem, projektu uchwały, no, który jest też ważny, ale w sprawach różnych nie możemy popytać. Myślałem, że takie popytać burmistrza albo pracowników no, w tej kwestii, o której tu mówimy. Myślę, że jak pani burmistrz nie miała czasu, czy pracownicy, mogła tu kogoś skierować albo przyjść. Nie musi być to konkretnie. Mamy pytania, jak nie miała czasu, myślę, że by odpowiedziała. No jeśli ktoś pracuje w urzędzie i się zajmuje tymi sprawami, czy pracownik, czy pani wiceburmistrz, to ma jakąś wiedzę na te tematy. Ja nie mówię, że musiałaby operować cyframi co do grosza i tak dalej. Od tego ja bym nie wymagam, ale chcielibyśmy no, mieć jakąś wiedzę jako komisja. I powiem tak, no nie wiem, czy to jest odpowiedzialny burmistrz, ale chyba tak, no bo przecież za pracę urzędu odpowiada pan burmistrz. On sobie dobierał pracowników i współpracowników, on powoływał je na stanowiska, no to do kogo mamy mieć pretensje? I tutaj apel przez media do pana burmistrza, no żeby po prostu, przepraszam za wyrażenie, pogonił towarzystwo, żeby się wzięli do pracy, żebyśmy my też mogli jakoś pracować. No, czas leci, a później, jako od komisji, niektórzy oczekują wyniku, że się nie spotykamy, no ale jak my mamy pracować? Tyle, dziękuję. Odniosę się też do tego, co tutaj powiedział radny Łyżba, ponieważ rzeczywiście komisja od jakiegoś czasu no nie ma współpracy tutaj z panem burmistrzem, niestety, i z wydziałem. Nie układa się ta współpraca dobrze od pewnego czasu. Blokowane są, tak jak mówiłam, dokumenty, blokowana jest informacja, przepływ tej informacji. Także uważam, że to, co się dzisiaj wydarzyło, nie powinno mieć miejsca. Uważam, że to, o co ja prosiłam jako przewodnicząca komisji, to nie są sprawy, które są sprawami takimi, że pracownicy, siedmiu pracowników, w tej chwili osiem, tak? Czy siedem, pan kierownik mówił, że siedem osób pracujących w wydziale bez problemu powinno sobie poradzić i na pamięć, tak szczerze mówiąc, znać te wszystkie inwestycje oraz dofinansowania, bo jest ich tylko sześć. Także to nie są żadne dokumenty, które przygotowuje się przez 3 dni, czy nie wiem, ja mam składać dokumenty, nie wiem, na miesiąc wcześniej, na 3 miesiące wcześniej. Przecież mamy ustalone, że przynajmniej raz w miesiącu według planu pracy
przynajmniej raz w miesiącu taka komisja no, powinna się odbyć. Te komisje, tak szczerze mówiąc, ostatnia komisja odbyła się w lipcu, to była komisja wyjazdowa w terenie, więc nie wiem, cały czas jest problem odnośnie przekazywania dokumentów do komisji. Dlatego no już tak można powiedzieć, że to się robi mało śmieszne. Dobrze, czy ktoś jeszcze z Państwa chciałby zabrać głos, bo jeśli nie, no to przejdziemy do kolejnego punktu, bo nie mamy co tak naprawdę nad czym dyskutować, bo nie ma kogo zapytać, prosić o wyjaśnienia i tak dalej.